Witamy wszystkich, kolejny odcinek Czarni Wałbrzych TV. W niedzielę już rozpoczynamy rundę wiosenną. Tutaj na tym właśnie obiekcie, na którym jesteśmy, mamy tutaj ostatni trening przed niedzielną inauguracją rundy wiosennej. Boczne boisko ze sztuczną trawą przy ulicy Ratuszowej. Tutaj w niedzielę, wyjątkowo tutaj o godzinie 17 gramy z Pogonią Pieszyce, z liderem. Nasz obiekt, na którym zazwyczaj gramy na ulicy Dąbrowskiego, jest chwilowo w remoncie na jeden lub dwa mecze. Także zagramy tutaj sobie. Jeszcze raz przypominamy, niedziela, godzina 17, tutaj na Ratuszowej, zapraszamy wszystkich. I trwa ostatni trening. Jest z nami trener Marek Żamorcin, którego tutaj przepytamy odnośnie inauguracji rozgrywek. Witaj Marek, cześć. Witam. I pierwsze pytanie, jak przebiegały przygotowania do rundy wiosennej? Jak byś mógł opisać tą przerwę zimową? No, w sumie możemy być zadowoleni z przebiegu przygotowań. Zaplanowane rzeczy, które tam mieliśmy wykonać, to uważam, że wykonaliśmy, powiedzmy, może nie w 100%, bo to życzyłoby się, żeby frekwencja na treningach była idealna, ale niestety to są zawodnicy, którzy mają też własne życie prywatne, zawodowe, więc nie zawsze są w stanie uczestniczyć w zajęciach, ale no, trzeba z frekwencji ogólnie średniej być, należy być zadowolonym. Zagraliśmy odpowiednią, wydaje mi się, liczbę sparingów, każdy weekend wszystkie sparingi doszły do skutku. Nie wiem, właściwie jeden chyba nie doszedł. Więc w te sparingi gra, na tych grach kontrolnych wyglądała różnie, ale wiem, można być też raczej bardziej pozytywnie nastawiony, bo na kilka sparingów ten poziom był zadowalający. Liczba uczestniczących ludzi w sparingach też i poziom ich gry stosunkowo dobry. No niestety zapłaciliśmy taką małą cenę za te gry sparingowe w ostatnim meczu kontuzjami, no, dosyć kluczowych zawodników, bo Maciek Zawadzki właśnie, nasz główny środkowy obrońca, doznał kontuzji, która nam troszeczkę w rozpoczęciu sezonu utrudni w znaczącym stopniu życia, no ale będziemy go w jakiś sposób go starali się zastąpić. Oczywiście tutaj graliśmy 6 sparingów, 5 wygraliśmy, 1 przegraliśmy, ale chyba do tych wyników to nie ma co przywiązywać zbyt dużej wagi, chociaż na pewno cieszyło to zwycięstwo przede wszystkim z Górnikiem Gorcy, czyli rywalem 4 Gorcy. Tu chyba zagraliśmy bardzo dobry mecz, który też pokazuje nasze możliwości. Dokładnie. Ja zawsze powtarzam, że tej drużyny nie jest potencjał. Gdzieś nam zawsze czegoś brakuje, albo nam zabraknie frekwencji na meczach, albo gdzieś tam szczęścia. Jakoś ostatnio nie możemy wejść dobrze w jakąkolwiek rundę, zawsze coś tam się musi wydarzyć, albo nam gdzieś zawodnicy ubędą, albo gdzieś tam nieszczęśliwie się tak zdarzy, że mamy plagę kontuzji. No tak jak mówię, tak jak w tym sezonie też tak troszeczkę inaczej zamierzaliśmy rozpocząć ten mecz, ale ten sezon, ale no, musimy się sobie poradzić bez kilku ważnych zawodników i będziemy sobie próbować radzić. A jeżeli chodzi o mecz z Górnikiem Gorce, na pewno był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, przede wszystkim taktycznie, bo tam wynikiem wygraliśmy z drużyną czwartoligową, na pewno, która ten wynik cieszył, ale sama gra wyglądała bardzo fajnie. To nie było jakieś tam przypadkowe też na pewno zwycięstwo. No ale tak jak powiedziałeś, sparingi i wynik sparingów nie zawsze przekładają się na osiągnięcia w lidze. No tak, często tak jest, że te wyniki w lidze są zupełnie różne od tych sparingach. Dokładnie. Ale w takim razie ostatnie pytanie. Czego możemy się spodziewać po Czarnych w rundzie wiosennej i jakie są Twoje oczekiwania odnośnie naszego zespołu? No ja mam oczekiwania przede wszystkim takie, że to musi być runda lepsza niż runda jesienna. To po pierwsze. Chciałbym, abyśmy sobie w miarę szybko wywalczyli bezpieczne miejsce w tabeli, żebyśmy nie musieli denerwować się i walczyć do ostatnich kolejek o utrzymanie w tej lidze, bo ta nasza pozycja teraz nie jest zabezpieczna, więc tego przede wszystkim oczekuję od zespołu, od siebie. Start mamy dosyć ciężki, bo tak jak mówię, przyjeżdża drużyna niepokonana, na pewno jest to lider niepokonany, więc na pewno to będzie bardzo trudny i ciężki przeciwnik, ale spróbujemy już w tym pierwszym meczu jakąś zdobyć punktową
z tego meczu wynieść. A po pierwszym meczu będziemy troszeczkę mądrzejsi, będziemy wiedzieć, co ona tak naprawdę w tej chwili na tle takiego silnego przeciwnika prezentujemy. Myślę, że będzie to pozytywny dla nas mecz i będziemy wtedy patrzeć na kolejne spotkania. I taką też wszyscy mamy nadzieję, że będzie to bardzo dobry mecz. Wynik też, to oczywiście wiadomo, jest sprawa otwarta, można zagrać dobrze i można wygrać, a można zagrać dobrze i przegrać. Też rywal jest na pewno mocny, ale wszyscy wierzymy, że zdobędziemy 3 punkty w niedzielę. Życzymy tutaj drużynie powodzenia. Dzięki Marek za wywiad i dziękuję. I wszystkiego dobrego. Oby ta runda była jak najlepsza. Dziękuję wzajemnie. I tutaj, jak widzimy, jeszcze w oddali zawodnicy rozpoczęli rozgrzewkę przed treningiem. Ostatni trening przed niedzielnym meczem. Dzisiaj bardzo dobra frekwencja, 14 osób, jeżeli dobrze policzyłem. Jest oczywiście mobilizacja przed inauguracją wiosny. Wszyscy liczymy, że zagramy bardzo dobre spotkanie. Czy to wystarczy do zwycięstwa, nie wiadomo. Rywal jest naprawdę mocny, ale wierzymy w nasz zespół. I jeszcze raz zapraszamy wszystkich. Niedziela, godzina 17, tutaj boczne boisko przy ulicy Ratuszowej. Przychodźcie na mecz, dopingujcie. Zapowiada się bardzo fajne spotkanie. Mamy nadzieję, że emocji nie zabraknie. W A-klasie często mecze są bardzo ciekawe. Warto przychodzić nie tylko na ten mecz niedzielny, ale na pozostałe mecze. Już za tydzień, w niedzielę o 16:00 na Podgórzu, derby Wałbrzycha, również ciekawy mecz. Kolejne mecze również interesujące się zapowiadają. Bądźcie z nami. Przychodźcie na mecze. Emocji nie zabraknie. I jeszcze chwilę tu poobserwujemy. Początek treningu. I pozostaje tylko jeszcze raz zaprosić na niedzielę. Bądźcie z nami. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Będziemy się starali, będzie to nasza pierwsza próba tego typu, nagrać na wideo mecz niedzielny, zmontować z tego skrót. Powinno się udać, ale zobaczymy, jak to będzie z jakością. Jesteśmy trochę zieloni w tym względzie, ale na pewno będziemy starać się, żeby ten skrót wyszedł jak najlepiej. Tutaj trochę może utrudnić zadanie usytuowanie boiska. Jest tu dosyć płasko, ciężko znaleźć jakieś wzniesienie, żeby kamerę postawić wyżej, żeby obejmowała większy obszar boiska, ale będziemy sobie z tym starali jakoś poradzić. I zapraszamy zatem na niedzielny mecz, a tych, co nie mogą, do skrótu, który miejmy nadzieję się pojawi w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek. Wszystkie najciekawsze sytuacje z meczu. Może uda się jakiś wywiad przeprowadzić z trenerami obu zespołów. Także ruszamy na dobę z naszą telewizją. To, co najważniejsze, bramki i skróty. Już, miejmy nadzieję, się uda tak to zrobić, żeby te bramki i skróty były już od pierwszego meczu. I życzcie nam powodzenia. Zostawiamy tutaj już zawodników w spokoju. Niech sobie spokojnie trenują. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.